Witamy. Tetryków, Tetryków. Wie pan co? Juniorzy się znaleźli. Panie Heniu, jak się pan tu czuje? Panie Marku, w Operze Leśnej czuję się jak ryba w wodzie. Tak, wie pan, nie wiem, czy to takie dobre... A pan? Ja, proszę pana, czuję się trochę jak śnięta ryba. Mam tremę. Ja też. Ciężko mi jest. Lekarz powiedział, że mimo wszystko jestem zdrów jak ryba. No, zdrów, a skąd ten katafalk w takim razie? Panie Henryku, że tak się wulgarnie wyrażę. Jest to pojazd uprzywilejowany. Pojazd wyposażony w świetlne sygnały, dźwiękowe sygnały. No tak, ale ze względu na oszczędzanie energii są to sygnały domyślne. Ala szydło. Dobra, no, ale jeździmy po kraju katafalkiem. To bardzo dobre urządzenie i bardzo dużo z niego widać. No tak, panie Marku, a na co on teraz jeździ? Teraz. Teraz. Teraz to miał jeździć na miał. Miał. I miałem pojechać do składu węgla, żeby miał kupić, ale nie mieli miału. Wie pan? To jest trochę skomplikowane. Teraz jeździmy, proszę pana, na parę. O, tę parę. Tak? To jest pojazd dwucylindrowy. No, ładne te cylindry, zmienne. I chrust, proszę pana, i chrust. A, chrust. Na szczęście nasz katafalk to hybryda. Nowoczesna. A pamięta pan jazdę za Tuska? Nie, to nuda, panie. Jeździliśmy przecież wtedy na ciepłą wodę. A, przez ale... parę lat na ciepłą wodę, wie pan, jak to nudzi? No tak, ale w końcu przyspieszyliśmy na ośmiorniczki. Ośmiorniczki nas popchały, ale wie pan, dopalaczem okazała się kamieni kupa. Kamieni kupa. Panie Marku, ja pamiętam jeszcze jazdę za premiera Kaczyńskiego. No to było ciężko. Tak, pchał nas agent Tomek. Dopingował Giertych z Leperem i to na podsłuchu. To bardzo napędzało, ale ja panu powiem, najtrudniejsza jazda, ale najciekawsza z punktu widzenia kierowcy, to była za czasów Szydło. Wie pan, jak wyczerpuje jazda po kraju w ruinie? To się nam po prostu należało. Tak, bo należało, ale proszę pana, po każdym odcinku specjalnym trzeba było wstawać z kolan. No, teraz to paliwo obrudziło, jest w czym wybierać. No możemy wybierać, właściwie to jeździmy na tym, co się nawinie. Na winie Tuska? Natürlich. Für Deutschland. Ja. Proszę pana, ale w gruncie rzeczy jeździmy na paliwie obiecankowym. A, ma pan na myśli, myśli pan o milionie samochodów elektrycznych. A 500 milionów drzew, proszę pana? A 100 tysiącach mieszkań? A 1000 hal sportowych? O, proszę pana, i 150 obwodnicach. Nikt nam nie da tyle, co nam obieca premier. No tak to jest, proszę pana. Ale w każdym razie mamy duży wybór. Teraz właściwie mamy tak. Albo będziemy się napędzać na senne ryby, czy śniące tak. Ryby. Nie chciałem mówić, że śmierdzące, bo to nie wypada. Albo na cukier, proszę pana, więc możemy pojechać w kolejkę po cukier, to bardzo dobrze zrobi. Po cukier, jak cukier, to niech pan nie zapomni o drożdżach. Drożdże, tak, to możemy zjeżdżać. Nie, proszę pana, możemy pędzić. Pędzimy. Wycieraczki tak pracują, tak. Marek Przybylik i Henryk Sawka.